Szczęść Boże, Dawid Nachajowski, serdecznie witam wszystkich Państwa z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Drodzy widzowie telewizji Trwam, rozpoczynamy program pod tytułem Z Parlamentu Europejskiego przed sesją plenarną w Strasburgu. To tytuł tego odcinka. W przyszłym tygodniu w Alzacji posłowie do Parlamentu Europejskiego pojadą na drugą już sesję w październiku, czterodniową. Jest ze mną w studiu poseł do Parlamentu Europejskiego z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Kosma Złotowski. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kłaniam się Państwu. Panie pośle, szanowni państwo, na ostatniej konferencji przewodniczących współprzewodniczący frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, europoseł Ryszard Legutko, złożył wniosek o dodanie do projektu obrad debaty z rezolucją wzywającą Unię Europejską, państwa członkowskie do uznania, że Federacja Rosyjska to państwo sponsorujące terroryzm. Nie udało się przepchnąć, w cudzysłowie mówiąc, tego pomysłu, aby była rezolucja. IPP wstrzymało się od głosu i Tożsamość i Demokracja też. EKR poparł oczywiście, ale inne grupy nie przychyliły się. Dlaczego, panie pośle? No, nie wiem dlaczego. Pewnie też inicjatywa była dość późno złożona, ale oczywiście będziemy dalej próbować. Zbieramy podpisy pod projektem tej rezolucji. Być może uda się umieścić to w sesji listopadowej. Chociaż teraz jest, bo my jesteśmy bardzo świeżo po atakach rosyjskich, które ewidentnie były terrorystyczne, no bo czym jest atakowanie celów cywilnych, atakowanie ludzi, atakowanie budynków, teatrów, parków, no to chodzi tylko o zastraszenie Ukraińców i o zniszczenie jak największej ilości dóbr materialnych. Wielu europosłów może dziwić tego rodzaju stanowisko przedstawicieli grup politycznych, tym bardziej, że w Parlamencie Europejskim grupy polityczne popierają włączenie do porządku obrad debat na temat eskalacji tego, co się dzieje na Ukrainie, ale jeżeli przyjdzie do poważnego punktu, to ewidentnie mamy tutaj problem. No, mamy problem no przede wszystkim dlatego, że kraje Europy Zachodniej, a zwłaszcza Niemcy, ale także Francja, przyzwyczaiły się do zaopatrywania z Rosji w surowce. To była dość prosta droga. Nie wiem, czy można powiedzieć, że to był tani gaz, bo ceny były rynkowe, takie jak wszędzie, ale w każdym razie to było proste, infrastruktura była gotowa, a dzisiaj tej infrastruktury nie ma. No, te kraje chciałyby koniecznie skorzystać z tych inwestycji, które już zostały poczynione. Tymczasem Rosja pokazuje, że z Rosją handlować się nie da. Nie da się na partnerskich zasadach. No, w związku z tym trzeba po prostu wyłożyć inne pieniądze i zainwestować w inną infrastrukturę, która pozwoli na dostarczanie do Europy gazu z innych źródeł, z północnej Afryki, z Afryki subsaharyjskiej. I też jest refleksja wśród państw członkowskich sięgnąć wstecz. Dwa tygodnie temu w Parlamencie Europejskim głosowano nad rezolucją dotyczącą właśnie wzrostu cen energii w Unii Europejskiej. Wielu polityków kluczowych patrzy, że no, należało inaczej politykę względem Rosji prowadzić. Też przytaczane są statystyki m.in. przez europosłów IPP, jak wygląda inflacja w krajach strefy euro chociażby. W jaki sposób należy teraz odpowiedzieć? Mówi się o wspólnych zakupach gazu. W pana ocenie ten projekt Repower EU, czy to jest projekt, którym Polska powinna być zainteresowana? No, biorąc również pod uwagę to, że mamy zabezpieczenia chociażby w postaci Baltic Pipe i innego rodzaju inicjatywy. No więc na szczęście mamy i na szczęście wszystko wskazuje na to, że jesteśmy pod tym względem niezależni. No ale oczywiście troska o zaopatrzenie całej Europy w surowce energetyczne jest również naszą troską. To jest prawda, trzeba się troszczyć o surowce energetyczne. W Parlamencie Europejskim padł taki głos, że rezerwy gazu w Polsce, te ponad 90% nie wystarczy na długo, jeżeli wrzucilibyśmy na wysokie obroty korzystanie z tego gazu w naszym kraju, prawda? Tak, gdyby była sroga zima. Te magazyny są, zapewniają 3-miesięczne zużycie gazu, więc nie są to wielkie magazyny. No ale na szczęście mamy je zapełnione. Są magazyny w Niemczech, tylko że problem polega na tym, że Niemcy te magazyny odsprzedali Rosjanom. I teraz ta pomoc publiczna, prawda, Niemiec? Panie redaktorze, no, pomoc publiczna Niemiec, czyli dopłaty do gazu w bardzo wielkim stopniu, bo bodajże 100
100 miliardów euro, no, spowoduje, że ten surowiec będzie tańszy w Niemczech, dotowany przez państwo, a inne gospodarki nie mogą sobie na takie subwencje pozwolić. Więc oczywiście to zaburza również równowagę rynku. Ale równowagę surowcową, równowagę tu w Europie zaburzyła przede wszystkim polityka Unii Europejskiej i tak zwany Zielony Ład. Ciekawa rzecz, bo po pierwsze sprawa energetyczna jest szeroko dyskutowana w kontekście przyjmowanych rezolucji w Parlamencie Europejskim, ale nie tylko. Też mając na uwadze program sesji, mam go tutaj przed sobą, Parlament Europejski chce się zająć sprawą praworządności na Malcie. To jest dla niektórych ludzi kwestia nowa, jeżeli chodzi o agendę sesji, ale problem praworządności Polska-Węgry były brane na tapetę w ostatniej sesji, jeżeli chodzi nawet o wewnętrzne dyskusje w Parlamencie Europejskim. W pana ocenie, w jaki sposób powinien zachowywać się minister do spraw europejskich naszego rządu? Mam tutaj na myśli ostatnie wydarzenia. Przestanie przyjeżdżać do Brukseli pan Konrad Szymański, będzie nowy minister. Czy w pana ocenie Konrad Szymański to była osoba spolegliwa wobec Brukseli? Próbowała tak dialog przeprowadzić, aby przekonać Brukselę do naszych postulatów i zawiązać korzystne porozumienie. No, Konrad Szymański przez 7 lat odpowiadał za tę politykę europejską i trzeba przyznać, że umiał poruszać się na brukselskich korytarzach, umiał zawierać kompromisy, no ale to, z czym dzisiaj mamy do czynienia, jest atakiem struktur brukselskich, struktur Unii Europejskiej na Polskę, na Węgry, przy zapowiadanych również restrykcjach wobec nowo powstającego rządu włoskiego, który notabene jeszcze nie powstał, a już przed wyborami pani von der Leyen ostrzegała Włochów, że mogą zostać wyciągnięte konsekwencje wobec nowego rządu włoskiego. Więc mamy tutaj do czynienia dzisiaj z taką dość ostrą batalią. No, miejmy nadzieję, że pan minister Szymon Szynkowski-Welcenk poradzi sobie z tą brukselską ofensywą. Bo widać, jak trudno rozmawia się z Brukselą, jeżeli nawet chodzi o problem dotrzymywania obietnic naświetlany oczami polityków polskiego rządu, prawda? I też kwestia Krajowego Planu Odbudowy, pieniędzy, które, jak wielu ludzi podkreśla, Polsce się należą z Funduszu Odbudowy, ale nie jest to proste. Złożyć wniosek i otrzymać potem fundusze na czas. Wiemy, w jaki sposób zachowuje się przewodnicząca Komisji Europejskiej, to zobaczymy, Ursula von der Leyen. To zobaczymy, dlatego że polski rząd jeszcze nie złożył żadnych faktur. Znaczy moglibyśmy składać zapotrzebowanie w zeszłym roku na tak zwane zaliczki. No, z oczywistych przyczyn to by było niemożliwe, dlatego że Komisja nie zatwierdziła w zeszłym roku naszego kraju odbudowy. W tym roku zatwierdziła. Zgodziliśmy się na te tak zwane kamienie milowe, czyli na kompromisy w sprawach, które nie dotyczą samego Krajowego Planu Odbudowy. No ale gdy tylko się na to zgodziliśmy, się okazuje, że są nowe warunki i to są warunki zupełnie nie do przyjęcia dla żadnego kraju, a mianowicie pani von der Leyen powiedziała w wywiadzie, że ona uważa, że polscy sędziowie powinni móc kwestionować nawzajem swój status. No, to by powodowało chaos w wymiarze sprawiedliwości, a więc chaos w całym państwie. To jest nie do przyjęcia dla żadnego z państw Unii Europejskiej. I oczywiście taki kamień milowy nie był nigdy wynegocjowany, ani nie było na niego nigdy zgody polskiego rządu i oczywiście nie będzie. Natomiast teraz, wtedy kiedy my wykonujemy zadania z Krajowego Planu Odbudowy, no to przedłożymy faktury. Przedłożymy te faktury i zobaczymy, czy zostaną sfinansowane. W pana ocenie rola ministra do spraw europejskich jest kluczowa, jeżeli chodzi o rozmowy z Brukselą? Czy to jest jednak decyzja na szczeblu politycznym, na poziomie na przykład Rady Europejskiej, premierzy i prezydenci, kiedy się spotykają, lub też wewnętrzne rozmowy, kiedy przedstawiciel Komisji Europejskiej przyjeżdża do Polski? Bo wiemy, że pewne sprawy nie są zamknięte i cały czas trwa walka na argumenty z jednej strony i z drugiej, prawda, jest poszukiwanie. No, Konrad Szymański powiedział, że zabiegał, aby doprowadzić do deeskalacji różnych sporów i w wielu sprawach się udawało. W wielu sprawach mu się udawało, oczywiście, no to jest 7 lat ciężkiej pracy. No,
Dzisiaj mamy zmianę personalną, ale ta personalna zmiana oczywiście nie oznacza, że wszystko będzie inaczej. To jest sprawa między całym polskim rządem, a całą Unią Europejską. Tutaj oczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, decydujące słowo ma Rada, ale i Komisja również. Proszę zauważyć, że Komisja Europejska dzisiaj jest pod ostrzałem z dwóch stron, bo z jednej strony istnieje szantaż części posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy powiadają, jeżeli Komisja wypłaci Polsce jakiekolwiek pieniądze, to oni złożą wniosek o odwołanie Komisji Europejskiej. A wiemy, że to dzisiaj jest bardzo trudno przeprowadzić. Podpisy, aby pierwszy krok uczynić, to nie problem, ale przegłosować te 2/3, sam pan wie. No, wie pan, tu jest nastrój taki, że obawiam się, że ta komisja rzeczywiście mogłaby zostać wysadzona w powietrze, a z powołaniem nowej byłoby bardzo, bardzo trudno. Niewiele czasu zostaje, bo w przyszłym roku to już jest 2023, ważny rok, a 2024 maj, wybory do Parlamentu Europejskiego i głosowanie oczywiście po wysłuchaniach komisarzy. En bloc nad nowym składem komisji, a wcześniej zatwierdzanie przewodniczącego Komisji Europejskiej. Zobaczymy, jak współpraca frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów, wewnętrzne rozmowy i też strategie będzie się układała po uformowaniu rządu we Włoszech. Co ciekawe, pan Raffaele Fitto, współprzewodniczący frakcji EKR, odchodzi z EKR-u. Ma odjąć tekę ministra do spraw europejskich, tak? We Włoszech? No jest to bardzo prawdopodobne, ale nie mówmy hop. Na razie odchodzi z powodu tego, że objął mandat we włoskim parlamencie. Być może będzie ministrem, no ale te rozmowy wciąż trwają, więc gratulacje wtedy, kiedy rząd będzie powołany. Ale, panie redaktorze, co jest ważne, dotąd największą liczbą premierów w Unii Europejskiej dysponowała Europejska Partia Ludowa. Dzisiaj ta przewaga Europejskiej Partii Ludowej topnieje, dlatego że no, mamy rządy nie tylko w Polsce, rządy EKR-owskie, no ale teraz również we Włoszech. Premier Czech pochodzi właśnie z Europy, z EKR-u. W Szwecji nowy gabinet będzie wspierany przez EKR-owską frakcję, czyli szwedzkich demokratów. Więc z całą pewnością rośniemy w znaczeniu tutaj w Parlamencie Europejskim, a zobaczymy, jak będzie po wyborach w 2024 roku. Sprawa opodatkowania na przykład koncernów energetycznych, to były też zapisy dotyczące rezolucji, która w poprzedniej sesji Parlamentu Europejskiego była przyjmowana. Wiem, że frakcja europejskich konserwatystów i reformatorów kwestionowała tutaj podstawę prawną. Jeżeli chodzi o podatki, bo o tym mowa, tu jest kwestionowana podstawa prawna. Czy to nie leży czasami w kompetencji wyłącznie państw członkowskich? Ale druga sprawa, jeżeli już miałoby być tak, jak chce tego większość liderów europejskich, to głosowanie na Radzie w sposób jednomyślny byłoby wymagane. No tak mówią posłowie do Parlamentu Europejskiego z frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów. Nie większością kwalifikowaną, tylko jednomyślnie, prawda? No, jeśli sprawa dotyczy podatków, ale wiadomo, że prawnicy miewają różne zdania i w taki sposób określają podstawę prawną, żeby to nie było, żeby tutaj można było uniknąć tej jednomyślności. Tego rodzaju twórcza interpretacja traktatów tu w Brukseli, zwłaszcza w tej kadencji, kwitnie i oczywiście przeciwko temu protestujemy. Przypominamy, że traktaty należy traktować literalnie. Wielu europosłów też zastanawia się, w jaki sposób wasza współpraca po uformowaniu rządu we Włoszech będzie wewnętrznie wyglądała we frakcji, bo w pana ocenie stan głosowań nie zmieni się, jeżeli chodzi o tę kadencję Parlamentu Europejskiego. Mówimy oczywiście o wynikach głosowań imiennych. Niektórzy uważają tak, że Włochy, potem Hiszpania, Polska i mamy szansę na zmianę układu sił w Parlamencie Europejskim po przyszłych wyborach, że EKR podskoczy, jeżeli chodzi o skuteczność i będziemy mogli być taką siłą, aby wytworzyć taką blokującą mniejszość. Tak, no, w tym kierunku idą nasze wszystkie działania. Współpracujemy z naszymi przyjaciółmi z Hiszpanii, z Włoch.
ze Szwecji, z Czech i ta współpraca ma dobre owoce. No, te dobre owoce to są wyniki ostatnich wyborów i w Czechach, i we Włoszech, i w Szwecji. Miejmy nadzieję, że również dobrze potoczy się sprawa w Hiszpanii. Tam mają wybory planowane w przyszłym roku, ale być może one zostaną kilka miesięcy przełożone z powodu przewodnictwa Hiszpanii w Radzie. Tak, sięgając jeszcze wstecz, pan był kandydatem frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Pamiętam, jak rozmawialiśmy w tym studio. Też wiemy, jak wygląda układ sił, o którym przed chwilą mówiliśmy w Parlamencie Europejskim. Obserwowaliśmy przecież wybory poprzedników. Martin Schulz razy dwa, prawda, Antonio Tajani. Włosi mają tutaj wiele stanowisk obsadzonych od lat w Unii Europejskiej, ale też Fito, współprzewodniczący, też rozmawiał z panem i finalnie, pomimo tego, że polska delegacja Prawa i Sprawiedliwości wiedzie prym pod kątem mandatów w Europejskich Konserwatystach i Reformatorach, to jednak na przykład został pan z ile wiceprzewodniczącym parlamentu. W jaki sposób pan postrzega walkę o stanowiska takie prestiżowe we frakcji dla Polaków, prawda? No, panie redaktorze, współpraca we frakcji to jest zawsze rzecz delikatna, zwłaszcza jeśli istnieje tak duża grupa posłów jak nasza. 27 posłów z Polski dominuje oczywiście te frakcje, a jednocześnie nie możemy dać odczuć naszym kolegom z mniejszych frakcji, z mniejszych delegacji, że zajmujemy wszystkie miejsca. Oni też muszą czuć, że są bardzo doceniani, bo są bardzo ważni dla działalności całej frakcji. Także no, tutaj musimy zachować bardzo delikatną równowagę. Jak zapytałem o to, bo niektórzy się zastanawiają, gdyż tutaj pan Zile został wiceprzewodniczącym, czy nie mogłoby być tak, że pan mógłby być wice zamiast przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, mieć Polaka na stanowisku wice, tym bardziej, że w poprzedniej kadencji był pan Krasnodębski, pan Czarnecki, ale też pan Karski wiele lat był kwestorem, a potem nie wybrano pana kwestora Karskiego po raz kolejny. To jest, panie redaktorze, nie tylko wyraz tej polityki wewnątrzfrakcyjnej, ale to jest też wyraz stosunku niektórych wielkich frakcji do rządu Prawa i Sprawiedliwości. Także no wiemy, że w niektórych sprawach Europejska Partia Ludowa chciałaby nas otoczyć takim kordonem sanitarnym, co niewiele ma wspólnego z demokracją oczywiście. Jaka strategia, pana zdaniem, na przyszłe rozmowy z Brukselą powinna być podjęta w Parlamencie Europejskim, bo wiemy, że te wewnętrzne sojusze się liczą. Czasami jest tak, że jak rozmawiacie z koordynatorami innych frakcji, to udaje się wam przekonać do wspólnego stanowiska i te poprawki, które są ważne z punktu widzenia posłów EKR-u, również stają się ważne dla pewnych polityków innych grup politycznych Parlamentu Europejskiego i stanowisko jest czasami wspólnie przegłosowywane. Pamiętamy słynny pakiet Fit for 55, ale też inne zapisy energetyczne. No w pewnych sprawach mieliście wspólne zdanie, prawda? No a teraz, kiedy Europa pogrążona jest w takim kryzysie energetycznym, z całą pewnością mielibyśmy jeszcze więcej sojuszników, jeśli chodzi o pakiet Fit for 55. Zresztą, nawiasem mówiąc, czy pan redaktor wie, dlaczego akurat 55, a nie 45 albo 65? No, wielu ludzi może chcieliby nawet 60, prawda? No właśnie, bo to chcieli, tak. Konsensus, no, ale kompromis, te 55%. Owszem, to jest kompromis, wiem, ale wiem. Nie zostało przedstawione parlamentowi przez Komisję Europejską, bo w pierwszej wersji to tam było 45%, że jeżeli zredukujemy emisję gazów o 45%, to będziemy mieli takie i takie efekty klimatyczne. Na przykład obniżenie globalnej temperatury, nie wiem, o 1 stopień, o 0,5 stopnia. Nikt tego nie określił, bo to jest oczywiście niemożliwe do określenia. Ale możliwe do określenia jest, ile musimy wydać na taką redukcję pieniędzy. Wiemy, że to będzie bardzo kosztowne, że to będzie wpływało na ceny surowców energetycznych. Natomiast jaki to będzie miało wpływ na klimat, tego oczywiście nikt nie wie.
prawdopodobnie nie będzie miała absolutnie żadnego wpływu na klimat. Przed głosowaniem nad Fit for 55 i jeszcze przed ogłoszeniem prawa klimatycznego przez Fransa Timmermansa, pamiętam, jak Komisja Europejska opublikowała właśnie taki dokument, co by się stało, gdybyśmy nie podjęli działań. I to są te setki zgonów przedwczesnych rocznie, susza, brak wody, co w wypowiedziach von der Leyen, na przykład jeżeli chodzi o zamrożenie cen emisji, prawda, i zawieszenie ETS-u, że tutaj jest susza i tak dalej, tegoroczne lato, w jaki sposób powinniśmy podchodzić, mając na uwadze stanowisko komisji. Trzymają się swojego, panie pośle. Trzymają się swojego i to jest oczywiście błędna polityka, dlatego że zmiany klimatyczne są faktem i nie jesteśmy w stanie ich powstrzymać. Celem naszej polityki nie powinno być powstrzymywanie zmiany klimatu, tylko przygotowanie się na efekty tych zmian. Nie jesteśmy do tego gotowi, a zmian nie zatrzymamy. I jaki człowiek tak naprawdę ma realny wpływ na zmiany klimatyczne? Ludzie podkreślają postawę Chin, jak ten kraj odpowiada za poziom światowych emisji, do tego Indie, Stany Zjednoczone, postawa i tak dalej, ale no, kolejny szczyt klimatyczny nam się szykuje. Konferencja dotycząca zmian klimatycznych Sharm el-Sheikh, Egipt, miejscowość turystyczna. Tak, panie redaktorze, szczyt klimatyczny i gadanie o tym powstrzymaniu zmian klimatu to jest już taki rytuał. Nic z tego nie będzie wynikało, a z tego, że oszczędzamy energię i z tego, że w Niemczech obniża się o 2 stopnie temperatura na basenach, to już będzie wynikało, dlatego że to ludzie odczuwają i już dzisiaj przeciwko temu się buntują. No też oszczędzamy energię w Parlamencie Europejskim, rozmawiamy o Strasburgu. Kiedyś powstał taki komunikat kwestorów w Parlamencie Europejskim, co trzeba zrobić, aby zredukować poziom emisji i zredukowano z 2000 skrzyń, bo każdy europoseł ma do dyspozycji, aby przewieźć dokumenty, do 700 i w związku z tym mniej ciężarówek jeździ z Brukseli do Strasburga, bo solidarność europosłów w tej kwestii jest bardzo mile widziana. No, mamy tutaj do czynienia z różnymi absurdami, a im dalej brniemy w Zielony Ład, tym więcej tych absurdów. A czy pana zdaniem ten Zielony Ład jest szansą dla polskich na przykład rolników, dla polskich przedsiębiorców, bo pan analizuje te kwestie. To jest sprawa dotycząca szerokiego wachlarza, nie tylko rolnictwo, ale i środowisko i energia, prawda? W pewnym sensie dla polskich rolników to jest jakaś szansa, tak? Dlatego że ograniczamy to, mamy ograniczyć tę bardzo intensywną rolniczą produkcję, która jest uprawiana tutaj w Belgii, w Holandii, stąd te wielkie protesty tutejszych rolników. A z drugiej strony mamy wspierać rolnictwo mniej intensywne, czyli właśnie takie, z którym mamy do czynienia w Polsce. Ale generalnie polityka Zielonego Ładu to jest polityka prowadząca do samobójstwa. Kosztowo jak pan to teraz ocenia? Bo pamiętamy te wielkie statystyki pod kątem pieniędzy podawane w Polsce. Ile to będzie nas kosztowało, ta transformacja klimatyczno-energetyczna przed wybuchem wojny na Ukrainie? Po wybuchu wojny jeszcze inaczej te koszty zostały przedstawiane w niektórych polskich mediach. Teraz mamy trochę też inną sytuację, bo wojna trwa, prawda? W jaki sposób pan podchodzi do tego, gdyż projekt nie został zawieszony, ETS jest głosowany, a wzrost cen energii jest podnoszony do rangi już niemalże zasady, bo co sesję o tym dyskutujemy w Parlamencie Europejskim. No tak, no ale trzeba brać pod uwagę przede wszystkim to, że ta wojna się toczy, że ta wojna ma wpływ na ceny energii i że ani Polski, ale całej Unii Europejskiej, nawet bogatych Niemiec, nie stać na to, żeby sfinansować tego rodzaju transformację energetyczną. Zobaczymy, co pokaże przyszłość. Jakie najważniejsze punkty, panie pośle, podczas sesji plenarnej? Czy przygotowujecie jakąś odpowiedź, jeżeli chodzi o stanowisko grup politycznych, że wstrzymanie IPP i tożsamości i demokracji plus wniosek ze strony EKR-u w sprawie tej rezolucji na temat państwa sponsorującego terroryzm, mówimy o Federacji Rosyjskiej. Oczywiście spotykacie się w Strasburgu i możecie wspólną strategię co dalej opracować. Tak jak już mówiliśmy, panie redaktorze, my będziemy próbować zebrać wystarczającą ilość podpisów, żeby to zostało wzięte pod uwagę. Będziemy także prosili, żeby zostało to wpisane w porządek obrad listopadowej sesji.
Bardzo dziękuję za te odpowiedzi. Szanowni Państwo, gościem w studiu Parlamentu Europejskiego w Brukseli, pan poseł do Parlamentu Europejskiego Kosma Złotowski z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów był moim gościem. Dziękuję za wspólną dyskusję. Dziękuję, dziękuję, kłaniam się Państwu. Serdecznie dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.